Słowo Boże na dziś, 1 września, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei i nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła, podobnie jak jest na całym świecie. Tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w jej prawdzie. Jak tego nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa. Wstępującym nas on też nam ukazał waszą miłość w duchu. Psalm responsoryjny 52. Ufam na wieki łaskawości Boga. Ja zaś, jak oliwka kwitnąca w domu Bożym, na wieki zaufam łaskawości Boga. Będę cię sławił na wieki za to, co uczyniłeś. Polegał na twoim imieniu, ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie. Ufam na wieki łaskawości Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trafiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży, lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.